Kochani, mamy rewanż z naszych śniegowych zabaw. Zobaczcie, Nasia bombarduje trójką. Strzel teraz raz bez taty. Zobaczcie, kochani, przypominam, że to jest nasza zabawa. Ale pięknie koło okna szło, ślicznie, Nasiu, ale zobaczcie, teraz kudełek, bomba. No, ognia. Fire. Ale to nie, najpierw spróbuj bez taty, tato zobaczy, jak ty strzelasz. Czekaj, coś widzą, pokażę tylko, Misiu. No, ognia. Uwaga. Pięknie, ładnie kudeł nad murem. Słuchajcie, kochani, piłeczka Zina, 280 gram, z czystym sercem polecam dla takich maluszków. Kochani, piłka numer 3. Może inaczej, my akurat mamy Zinę, natomiast jest wiele fajnych, wspaniałych firm, kochani, nie chcemy tutaj robić reklamy żadnej firmie, kochamy wszystkie firmy, które mają się fajnie dla sportu, natomiast my chcimy naszą 280. Zobaczcie, jak moja Nusia pięknie potrafi podnosić ją z ziemi po poprzeczkach, w poprzedniej serii dwie poprzeczki strzeliła, natomiast piłki numer 4 jeszcze może być jej ciężko podnosić, zobaczcie, jak pięknie, co prawda... Misiu, jak dobrze zauważyłem, to z dużego palca strzelasz, tak? Czyli strzelasz czuba. Ja wiem, ale generalnie strzelają szczuba, bo mają kozaki i siła uderzenia jednak jest troszkę większa przez te kozaki, zimowe buty. No nie miałbym sumienia ubierać im tutaj korków albo halówek. Ja co prawda jestem w sportowych butach, ale temperatura jest fajna, jest około 0, minus 1, 2, tak delikatnie. Nie dało się lepić bałwana, dlatego w tym momencie robimy konkurs rewanżowy. Przypominam, w pierwszym konkursie kudełek wygrał 5-4. Teraz Naśka zażądała rewanżu, także dajemy jej rewanż, nasi widzowie. Ja idę już do bramki, a wam życzę fajnych, pozytywnych emocji w wydaniu kudełek. Kudełek, ile masz lat? 4,5 kudełek. I Nasia? 7,5. Nasia ma 7,5, kudełek ma 4,5, a ja mam, kochani, no kilka więcej. Uwaga, ustawiam najpierw bramkarzy, żeby nie mieli za łatwo. Bramkarze muszą być, proszę bardzo. Są bramkarze, czyli jakby zmuszam ich do strzału górą. Uwaga. Oj, czekaj, Misiu. Czekaj, kudełku, jeszcze nie strzelaj, bo tutaj cierpią nasi bramkarze. Uwaga. Dobra, tu mamy też ustawione. Dobra, ten... A troszkę tak pokombinujemy. O, tak o będzie. Tu mają dziurkę, mogą sobie w tą dziurkę trafiać. Gotowi? To lód jest, no. Dobra, szabelki, zapraszam na swoje miejsce. Gdzie kudełka piła? Kudełek, bierz tam swoją piłę. Teraz zaczyna Nadia, dobra? Wtedy zaczynał kudełek, teraz zaczyna Nadia. Przypominam, że w tamtej części, kochani, kudełek strzelił 4 razy, Nadia 5, a Nadia dwie piękne poprzeczki, zaznaczam, bo to też jest fajny wyczyn. Potem popróbujemy też pobawić się w poprzeczki, ale to już niekoniecznie dzisiaj. Kudełku, nie psuj moich bramkarzy, tylko... Masz strzelać? Gola. Nie, ten jeden leży specjalnie, żeby wam było łatwiej celować, dobra? Tutaj mają małe ułatwienie, ja tylko tu dam nóżkę i tu. I to jest ten bramkarz, ja się nie ruszam, bombardują. Nadia zaczyna. Kto pierwszy 5 razy? Ognia. Proszę bardzo, piękny, czysty strzał, brawo Nasiu. 1-0 dla Naśki. Ładnie przycelowane. Teraz kudełek. Uwaga. Aj, co to był, słupek? Ale ładny strzał, piłka chyba gdzieś też wysoko była, nie? Super, podoba mi się, jak tak podnoszą piłkę. Teraz Nasia, ognia. Aj, teraz dostałem dokładnie tam, gdzie bym nie chciał dostać. Gdzie dostałem? W dupeczkę, mówi kudeł. Dostałem w dupeczkę, ładne rzeczy, ha, ha, ha. Jedziemy dalej. 1-0 dla Nasi. Oj, bramkarz mój obronił, super. Dalej 1-0 dla Nasi. Słuchajcie, dalej 1-0 dla Nasi. Bramkarza podnoszę oczywiście. Jedziemy dalej. Ale piękny strzał, ale widzieliście paradę bramkarza? Pięknie poleciałem tutaj, idealnie opona wybija piłeczkę. Dalej 1-0 dla Nasi, kudełek bombarduje. Masz szansę wyrównać stan meczu. Ognia, kudeł. Brawo, kudełek, idealnie w tą dziurę, tak? Tu celowałeś? Dobra, tylko teraz zmiana reguły gry. Po bramce każdy cieszynka, dobra? Słuchajcie, muszę ich nauczyć cieszynek, bo pamiętacie, że Gutek z cieszynkami ma problem, nie potrafi tych emocji uzewnętrzniać, a ja bym chciał bardzo, żeby kudełki latały, fruwały po bramkach i tak dalej. Także po teraz po bramkach cieszynki, dobra? Ile jest w meczu? 1-0. 1-1, kudeł trafił. A tak. 1-1, zaczynamy następną kolejkę. W tym meczyku 1-1, tamten wygrałeś, teraz Naśka bierze rewanż. Ognia. Ale trafiłaś mi idealnie w łokieć. Piękna obrona.
Słuchajcie, specjalnie stoję tyłem, żeby im ułatwić zadanie, żeby ich nie deprymować, a poza tym nie robić niechcąc jakichś odruchów. Strzelaj, Kudełku, na razie jest 1-1. Uwaga, czy to ktoś wyjdzie na prowadzenie po tej kolejce? Co się stało? Kopnął tak. Kreta? Taka odkoszę. Czyli kreta, tak? Tak, bo ja się bałem. Kreta zrobiłeś? Tak, bo ja się bałem. On się bał i zrobił kreta. No dobra, teraz Nadia. Czyli 1-1, nic się nie zmienia. Jest! Piękny strzał obok, czułem, słyszałem kołucha, jak mi leciało. Mamy 2-1 dla... Mamy 2-1 dla nasi. Ognia bombarduje kudłaty. Ognia, Kudełku. Aj, bramkarz obronił. 2-1 cały czas dla Naśki. No myślę, że to będzie udany rewanż, Kudeł. Widzę, że Nasia się wzięła w garść. Jedziemy. O! Nie lepiej, a nie lepiej w dupeczkę było? Prosto w plecy, kochani. 2-1, nic się nie zmienia. Kudeł zamyka stawkę. Ognia. Zaraz kończymy, bo to już jest końcówka. Blisko, blisko, Kudełku, ale bramki brak. 2-1. Cześć, Graziu. Siema, Oli. Kochani, każdy korzysta z przepięknej pogody, nie ma wiatru, jest słoneczko, piękna temperatura, no zima, no mamy 4 pory roku, jesteśmy szczęśliwcami, kochani, dlatego... Ognia! Oj, co ja ci zrobiłem? 2-1 dla Tusi! Słuchajcie, wiecie, ilu ludzi nam zazdrości, że mamy 4 pory roku, że mamy słońce, że mamy deszcze, że mamy śniegi, że mamy wiosnę, kiedy to wszystko się budzi. To jest, kochani, nieprawdopodobne, ci w Afryce. Natomiast nasza ludzka natura jest taka, że często gadamy, aj, latem za gorąco, zimą za zimno, co by nie było, jest źle. Jest wspaniale, zobaczcie. Ognia! Jeju, nie dobiegnie. Patrzcie, jaki rozbieg bierze Kudeł. Chyba będzie remis. Brawo! 2-2! Teraz Stasia bierze rozbieg. O, i to jakim zygzakiem. Dobra, niech biegają, zmęczą się, będą lepiej spali. 2-2, Tusia wali. Uwaga! I znowu pięknie bronię z Achillesem, piętą. 2-2, stan meczu, ale zaciekły mecz. Przykładamy się, werbeluszki. Gotowi? Teraz kto, Kudełek? A Kudełek może wyjść na prowadzenie, jak teraz trafi, Tasiu, bo ty zaczynasz. Trafił, brawo, Kudeł na prowadzeniu, 3-2. No... Nieznacznie, ale prowadzi. No, Tuśka, przykładaj się. I znowu dostaje. 3 strzały pod rząd bronię. Słuchajcie, kochani. Przesuń się trochę. O, ja się przesunę tu, to i tak chcesz mnie trafiać. 3-2. 3-2 dla Kudła. Zobaczcie, czy tu Kudeł zrobi miazgę. Aj, poszło bokiem. Tusia, masz szansę kontaktowo to zrobić. 3-2. Uwaga. Brawo! Przez oponę? Nie. Myślałem, że przez oponę. Nad oponą. 4-3, tak? Tak. Nie, 3-3. A 3-3, przepraszam, 3-3. Dokładnie 3-3 i Kudełek strzela. Zobaczcie, uczciwość i fair play ponad wszystko. I to Kudeł krzyczy, świetnie. 3-3, Kudełek zamyka stawkę, ma szansę wyjść na prowadzenie. Ognia. I teraz obroniłem, czyli jednak cały czas idą łeb w łeb, szabełki. 3-3. Taśka się szykuje do swojego strzału. Przesunę się tu. I strzeliłaś? Nie, bramkarz mój obronił. A ja chciałem się przesunąć, słuchajcie. 3-3. Mam dobrych bramkarzy. Kudeł, ognia. Znowu bramkarz obronił, ale idą łeb w łeb. 3-3. Świetnie. Szybko, Szymek, odejdź. Dobra, teraz taką pozycję zrobię. I dostałem w udo. No, muszę wam powiedzieć, że bombarduje mnie Naśka nieprawdopodobnie, ale niech się uczy celować. 3-3 i Kudełek masz szansę na prowadzenie wyjść. I znowu, gdzie dostałem? Pupę. Gdzie dostałem, Kudełku? Pup cię dostałem. Natuś. Słuchajcie, nic się nie zmienia. 3-3, Nasia zaczyna kolejeczkę. Natuś, zobacz. Zaraz nam słońce zajdzie, jak nie będziecie trafiać, no. No tam gdzieś musieli go wczoraj lepiej. Wczoraj było chyba troszkę lepiej. Jeżeli chodzi o przyczepność śniegu, bo dzisiaj on się nie klei w ogóle. Jedziemy, Daśka. Piękna poprzeczka, to już trzecia w tej grze, słuchajcie. Jeszcze bramkarz po złości dostał. Bramkarz dostał po złości, ale ta bramka się nie liczy, Kudełku. Cały czas 3-3.
Masz szansę wyjść na prowadzenie. Teraz tato tak ci zrobi. Dawaj, ognia. I dostałem, ale piękna bramka Kudeł. 4-3 dla Kudła. No, Masiu, to może być ostatnia kolejka, jak Kudeł trafi. Dawaj. Brawo, teraz Taśka piękny strzał robi. Ale słuchajcie, to jest 4-4. To jest 4-4, ale Kudeł ma ostatni strzał. Jako że Nasia zaczynała kolejkę, może być tak, że Kudełek, kochani, ma decydujący teraz strzał. Uwaga, Kudeł, ognia! Nie, jeszcze Tuśka w grze, jeszcze w grze, 4-4, jeszcze w grze. Przypominam, że to rewanż w poprzednim odcinku. Naśka przegrała 5-4. Teraz Naśka próbuje. Na razie do 5. Do 10? Może być do 10, Nasiu? Tak. Może być. Nasia prowadzi w takim razie 5-4, a my ten pojedynek robimy do 10. Bardzo ładny strzał Nasia zrobiła, super. 5. Akurat się obróciłem i piłka mi tą nogę. A panenką, czyli podcięła i ta piłeczka ładnie mi tutaj koło ucha przeleciała. Słuchajcie, 5-4 strzela Kudeł. Do 10 tym razem. Nie, więc Nadia 4. No Nadia ma 5, a ty masz 4. Brawo! Mamy 5-5, jedziemy dalej. Teraz nasi damy tutaj. Niech z tamtą stronę strzela. Brawo! 6-5 dla nasi. Teraz słuchajcie, Kudełkowi bramkarz się zmieni. Teraz tak jest. Proszę bardzo, 6-6, ale idą łeb w łeb. Super Kudeł. Dawaj piłkę, uważaj Nasiu, niech on przejdzie. 6-6, piękny pojedynek. Nie, stop, tata! Co? Oj, to trudno, to tak zwany zrobiłaś krew. Nie. Ale jest 6-6, strzał został oddany, Miśku. Nie. Proszę bardzo, Kudełku. Goń. No właśnie, ściągłeś rękawiczka, dopiero o tym gadaliśmy, że jak jest mokra, to się nie ściąga. Trzeba było przyjść do taty, tatuś by pomógł. Udało się? Udało się? Nie udało się, bo masz dwa palce w jednym palcu. Słuchajcie, mamy katastrofę. Kudeł mi pcha 4 palce do jednego palca. Teraz chyba będzie dobrze. Jest? Jest? I już nie ściągaj rękawiczek na dworze, dobrze? Jak coś będzie trzeba, do buźki wejdzie, to tatusia wołaj, dobra? Jaki mecz jest tam? 6-6 strzela Kudeł. Nie mogę zrobić. 6-6 strzela Kudeł, dawaj. Nie mogę zrobić gola. Tak jest. Czekamy tutaj na okno, z tamtej strony. Proszę bardzo, po ziemi idealne, pięknie wymierzone. Brawo, 7-6 dla Kudła. Czekaj Kudeł, bo zrobiłeś mojemu bramkarzowi. Dobra, kontuzję, nie chciał wstać. 7-6 dla Kudełka. Bombarduje Nasia. Ale teraz ten sam bramkarz dostaje, ale się uparli na niego. 7-6, nic się nie zmienia, Kudełek bombarduje. Ognia. Pięknie, jak gdzieś to zmieścił. 8-6, ale odjeżdża Naśka. Przykładaj się, misia. Aj, poszło bokiem. Znowu krecik. No trudno, Niuniuś. No uczymy się, ćwiczymy, nic się nie dzieje. Jest 8-6. Kudełek bombarduj. Teraz tak damy Kudełkowi. Tej strony nie puszczę mu. Tam niech leci. Ognia. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Ognia. Gdzie ten Kudeł? O, ale obroniłem idealnie. 8-6, Nasia. Masz szansę się zbliżyć na jedną bramkę. Proszę bardzo. Pięknie, ale Brazylia! Dobra brama! Ona nie rzuciła tego ręką, bo to pięknie weszło, tak o i pod poprzeczkę. 8-7 dla Kudełka, ale Kudełek zamyka stawkę, może odjechać. No jedziemy Kudełku. Ale obronili bramkarze, dawaj piątkę, blisko było, cyk, cyk, cyk i w trójkę se poradzili. Ale Kudeł nie jest prostym zawodnikiem, także aż trzech musiał obronić. 8-7, Nasia się cieszy, bo może się zbliżyć na remis. Nie! Ale poszło bokiem. Kudełek? Ile jest? 8-7. I znowu bramkarz obronił. Aha, miałem nie mówić, sorry, Kudełek strzelał. 8-7, nerwowo się robi u szabełków, kochani. Zbliżamy się do 10. 8-7, Naśka może wyrównać. Emocje mamy, kochani, takie prawdziwe, żywe.
O, ale minimalnie nad poprzeczką widziałem Tuśka. Dużo brakło? No, bardzo. A wyglądało, jakby po poprzeczce szło. Nie. 8,7? Kudeł 9,7, Nasiu, ja cię kręcę, musisz się teraz przykładać. Kudeł się cieszy, jedną bramkę od końca. Tusia, ognia, pomalutku, nie spiesz się. Poceluj, gdzie chcesz. Nie. Poszło bokiem, kochani. Czyżby to był teraz ostatni strzał kudełkowy i wielkie brawa dla Nusi. Uwaga. Kudełek, kochani, kończy to swoją czersiawą. Chodźcie tu se przybić piąteczki. Chodź do mnie, Tusiuniu. Trzy kreciki, dwie poprzeczki zaważyły. Wiemy, wielkie brawa dla Nasi. Mówimy, że super. Dawać buziaczka. Trzy poprzeczki piękne Naśka zrobiła, kochani. Kudełek... Kudełek... O, jeszcze jednego mecyka zagramy. Dobra, jeszcze mecyka zagramy. Słuchajcie, 10-7, powiem wam tak, Nasiu, gdybyśmy grali do 5, to ty byś wygrała, bo 5 chyba miałaś pierwsza, nie? Ale zagraliśmy do 10 i Kudełek wygrał dwa razy. Także zacięty pojedynek pomiędzy moimi szabełkami. Powiem wam, kochani, że sam osobiście lubię, kiedy oni naprzemiennie też wygrywają, przegrywają. To jest też lepsze i fajne dla ich samopoczucia, tak? Słuchajcie, to nie meczyka. Teraz ja mam taką... Spróbujcie strzelić każdy jedną bramkę dołem przez oponę, dobra? Ale nie chcę. Nie chcesz już? Nie chcę się. To dawaj piąteczkę. Pewnie, że tak. To już kończymy trening piłkarski. Tasiu, to goń do sanek. A ty chcesz jeszcze? To Kudełek jeszcze postrzela chwilę, a ty leć tu już na sanki. Dziękujemy za fajną zabawę. Buźka, pa, kochanie. Podobało się. Podobało się? Bardzo. Cieszę się strasznie. Tuśce się podobało, myślę, że wam też. A Kudełkowi tato daje jeszcze jedno ciężkie zadanie. Kudełek, musisz strzelić gola przez oponę, dobra? Przez którąkolwiek oponę. Czekaj, tatuś tych opon troszkę więcej tu ustawi. Obojętnie przez którą. Musi wpaść bramka przez oponę. Czekajcie. Czy to? A możesz przez górną, przez dolną, przez jaką chcesz, dobra? Misiu, przez którą liczbę chcesz? Chodzi o to, że twoim zadaniem jest tak strzelić piłę, żeby ta piła wpadła nam przez oponę do bramki albo tą dziurą, dobra? Nie, tą dziurą nie. Tej dziury nie ma, tak będziesz miał łatwiej. Przez oponę musi wpaść do środka. Natomiast słuchajcie, Tusiaczek idzie zjeżdżać i to jeszcze na ślizgawę, ładnie, tylko krzywdy sobie nie zrób, Misiu. Ja wam dziękuję za wspaniały odcinek, kochani, pięknie szabełki pograły i zapraszam do trzeciego, kiedy Kudełek będzie strzelał przez oponę.